Dzień dobry Państwu. To przyjemność móc Państwu zaprezentować nowości w kardiologii interwencyjnej w zakresie ostrych, przewlekłych zespołów wieńcowych w 2022 roku. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że rok się jeszcze nie skończył, także mamy jeszcze konferencję AHA, która jest przed nami. Być może wiele nowych jeszcze doniesień pojawi się. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na te badania i te doniesienia, również te aspekty w zakresie diagnostyki choroby wieńcowej, które według mnie są istotne z punktu widzenia naszej praktyki lekarskiej. Pierwszym badaniem, doniesieniem, które chciałbym Państwu przedstawić, jest badanie SECURE, które zostało zaprezentowane w Barcelonie na tegorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w którym porównywano znaczenie stosowania polypill, czyli tak zwany single pill combination, czyli tabletki uwzględniającej połączenie trzech leków, aspiryny, ACE inhibitora i statyny, w porównaniu do klasycznej terapii z użyciem oddzielnych preparatów. Do badania włączono blisko 2500 pacjentów, czyli bardzo duża grupa. Należy nadmienić, że w tej populacji pacjentów dawki w polipil były różnicowane w zależności oczywiście od klinicznych wskazań u danego pacjenta. Jeżeli chodzi o oczywiście o kryteria włączenia, to byli to pacjenci po 65 roku życia, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego w okresie poprzedzających 6 miesięcy. I pierwotnym punktem końcowym był oczywiście klasycznie zgon sercowo-naczyniowy, zawał, udar i skazanie do pilnej rewaskularyzacji. Należy pokazać, że ta populacja pacjentów tutaj była dosyć specyficzna, jeżeli chodzi o świat, ponieważ dotyczyła głównie pacjentów z Europy. No i charakteryzowała się typowym rozpowszechnieniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. I wyniki tego badania były bardzo obiecujące. Pokazały, że stosowanie takiej łączonej terapii, czyli lek, który jest dla pacjentów przystępny, bo przyjmują tylko jedną tabletkę zamiast trzech, wiązało się z istotną poprawą rokowania w obserwacji czteroletniej, istotnie mniejsze zdarzenia w tej grupie pacjentów. Oczywiście pamiętajmy, że ci pacjenci musieli przyjmować jeszcze drugi lek przeciwpłytkowy z grupy inhibitorów receptora P2Y12 oraz beta-bloker. Także większość z tych pacjentów leczona była trzema tabletkami. No i tutaj widzimy, że badanie to pokazało również w zakresie drugorzędowych punktów końcowych, że pacjenci, którzy byli leczeni takim połączeniem lekowym, mieli istotnie niższą śmiertelność sercowo-naczyniową. A z czego to wynikało? Wynikało to najpewniej z compliance. I widzimy, że ci pacjenci, którzy byli leczeni tą tabletką polypill, istotnie częściej przyjmowali leki i istotnie rzadziej odstępowali od takiego leczenia. Wydaje się, że compliance, o którym często zapominamy, jest tutaj kluczowy, jeżeli chodzi o osiąganie dobrych wyników leczenia naszych pacjentów. Drugim badaniem, które też uważam ma bardzo duże praktyczne zastosowanie w naszej terapii, jest badanie PANTER. Tak naprawdę to nie jest badanie randomizowane, to była metaanaliza. I ja zawsze mam troszeczkę takie podejście ostrożne do metaanaliz. Ta metaanaliza przeprowadzona przez bardzo znamienitego badacza europejskiego, profesora Wagniego, która pokazała na grupie prawie również blisko 25 tysięcy pacjentów, że monoterapia inhibitorem receptora P2Y12 w porównaniu do klasycznej terapii aspiryną u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy mieli rozpoznaną chorobę wieńcową, że taka terapia być może jest lepsza w tej grupie pacjentów. Już na poprzednim spotkaniu, o którym dane mi było mówić tutaj z Państwem rok temu, prezentowałem wyniki innego badania koreańskiego, w którym również tego typu dane, czy podobne wyniki były obecne. I skupmy się jeszcze na tej metaanalizie. Tutaj w tej metaanalizie oceniano pierwotny punkt końcowy, czyli zgon sercowo-naczyniowy, zawał, udar mózgu i porównano wszystkie badania, w których stosowano w prewencji wtórnej po przebytym zawale już
w fazie terapii pojedynczej przeciwpłytkowej właśnie monoterapię klopidogrelem, prasugrelem lub ticagrelorem w porównaniu do leczenia aspiryną. Oceniano również istotne krwawienia. I okazało się, że w grupie pacjentów, którzy byli leczeni tienopirydyną, czy nie tylko tienopirydyną, ale przede wszystkim inhibitorami receptory P2Y12, złożony punkt końcowy, zawał, zgon sercowo-naczyniowy oraz udar mózgu występował istotnie, statystycznie rzadziej w trakcie obserwacji. I również, co ciekawe, w tej grupie pacjentów istotnie rzadziej występowały poważne, czy był trend w kierunku istotności statystycznej, w kierunku istotnie niższej, przepraszam bardzo, był trend w kierunku niższej częstości krwawień poważnych w grupie pacjentów leczonych inhibitorami P2Y12. Mieliśmy do czynienia z mniejszą ilością zawałów serca oraz mniejszą ilością poważnych krwawień z przewodu pokarmowego oraz krwawień śródczaszkowych. W takim logicznym podejściu do naszych pacjentów i staram się również to robić w swojej praktyce, jeżeli mam pacjenta, który wymaga prewencji wtórnej, ale również czasami pierwotnej, który ma ma potwierdzoną obecność blaszki miażdżycowej w angiotka, nawet nie zawsze istotne, jeżeli decyduje się na włączenie leku przeciwpłytkowego, to jeżeli pacjent ma wywiad krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, ma wywiad nadżerki żołądka, ma wywiad choroby wrzodowej, to należy rozważyć preferencję inhibitora P2Y12, no myślę, że najbezpieczniej klopidogrelu w porównaniu do aspiryny, z uwagi na to, że tak jak wszystkie NLPZ-y, aspiryna osłabia śluzówkę żołądkową i może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Trzecim badaniem, którym też w zasadzie mówiłem rok temu, ale w kwestii obserwacji 12-miesięcznej, jest badanie MasterDAB. Tu chciałem podkreślić, że to bardzo utylitarne badanie. Aktualnie na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaprezentowano jego wyniki 15-miesięczne. Jest to oczywiście badanie randomizowane, obejmujące też blisko 4400 pacjentów, czyli bardzo duża grupa. I to jest takie badanie, w którym porównano pacjentów, którzy mieli ostry lub przewlekły zespół wieńcowy i byli obciążeni wysokim ryzykiem krwawienia, u których stosowano nowoczesne stenty z cienkimi przęsłami, takie jak stenty Ultimaster, i porównywano miesięczną i 6-miesięczną podwójną terapię przeciwpłytkową pod względem oczywiście bezpieczeństwa w zakresie zdarzeń niedokrwiennych, jak i poważnych krwawień. Ważne, że w tym badaniu dopuszczano również stosowanie leczenia przeciwkrzepliwego, co oczywiście komplikuje tutaj ryzyko krwawienia u tych chorych. Okazało się, że zastosowanie takiej skróconej, miesięcznej, podwójnej terapii przeciwpłytkowej wiązało się z istotnie niższą częstością występowania takiego złożonego punktu końcowego netto, uwzględniającego zarówno zdarzenia niedokrwienne, jak i krwawienia. I widzimy, że w grupie pacjentów poddanej, czy zrandomizowanej do tej badania, którzy byli leczeni miesięczną terapią przeciwpłytkową podwójną, zdarzenia niedokrwienne występowały podobnie często, natomiast zdarzenia krwotoczne, krwawienie występowały istotnie rzadziej. Wydaje się, że w przypadku takich pacjentów, u których boimy się, że może dojść do krwawienia z przewodu pokarmowego, lub pacjentów, u których musimy odstawić leczenie przeciwpłytkowe z uwagi na konieczność wykonania na przykład niekardiochirurgicznej operacji ratującej życie bądź istotnej z punktu widzenia rokowania onkologicznego, możemy skrócić podwójną terapię przeciwpłytkową w sposób bezpieczny do miesiąca czasu, oczywiście dalej kontynuując pojedynczy lek przeciwpłytkowy. Zaznaczam, że oczywiście należy tutaj mówić o pacjentach poddanych angioplastyce stentami z wykorzystaniem stentów drugiej generacji, stentów z cienkimi przęsłami i tutaj akurat w przypadku tych stentów Ultimaster biodegradowalnym polimerem. Kolejny element, i to już bardziej nie na podstawie badań, a bardziej na podstawie pewnego rodzaju trendów kardiologii w 2020 roku i w ostatnich latach, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na rozwój nieinwazyjnych metod diagnostycznych, szczególnie na rolę
angio-CT tętnic wieńcowych w diagnostyce przewlekłych i ostrych zespołów wieńcowych. W ostatnim czasie obserwujemy bardzo odważny marsz tej metody diagnostycznej w kierunku przejęcia dużej części pacjentów od kardiologów inwazyjnych. I jako kardiolog inwazyjny w pełni się z tym trendem zgadzam, ponieważ metoda ta pozwala nam na niewykonywanie inwazyjnej procedury u pacjentów, którzy jej po prostu nie wymagają. I tutaj przedstawiam Państwu pewnego rodzaju amerykański konsensus dotyczący wskazań do tego, jacy pacjenci z chorobą, z podejrzeniem choroby wieńcowej mogą być ocenieni metodą tomografii komputerowej tętnic wieńcowych z kontrastem. Mowa tutaj przede wszystkim o pacjentach z przewlekłym zespołem wieńcowym, którzy do tej pory nie mają rozpoznanej choroby wieńcowej, ale którzy mają objawy i pośrednie ryzyko występowania choroby wieńcowej. W przypadku pacjentów z pośrednim ryzykiem na podstawie oceny tzw. pretest, czyli na podstawie czynników ryzyka nadciśnienia, wieku, hiperlipidemii, palenia papierosów, możemy tą metodę w sposób bezpieczny używać do tego, by po pierwsze wykluczyć obecność choroby wieńcowej, a jeżeli stwierdzimy obecność istotnych powyżej 50% zwężeń w tenisach wieńcowych, można na zasadzie postprocessingu również określić nieinwazyjnie, czy zmiana jest istotna na podstawie oceny tak zwanego CT-FFR. Pamiętajmy, że tego rodzaju metoda diagnostyczna jest jakby równoległa do oceny niedokrwienia na podstawie oceny na przykład spoczynkowego i powysiłkowego SPECT, próby wysiłkowej echokardiograficznej czy echokardiograficznej próby dobutaminowej, rezonansu magnetycznego czy badania obciążeniowego PET. Natomiast oczywiście można również u naszych pacjentów zlecić obie procedury. Pamiętajmy, że tomografia jest oceną morfologiczną, anatomiczną. Te pozostałe metody, o których mówiłem, są metodami sercowego. Teraz czy w zasadzie mamy, bo zawsze się zastanawiamy, którego pacjenta wysłać na angio-CT tętnic wieńcowych, a którego pacjenta na badanie czynnościowe. Otóż wytyczne i konsensus amerykański mówią, że pacjenci pośredniego, ale niższego ryzyka, młodsi, to lepsi kandydaci do wykonania badania tomografii komputerowej. A pacjenci starsi po 65 roku życia z większym ryzykiem występowania zwapień w obrębie tętnic wieńcowych powinni raczej być ocenieni obrazową, nieinwazyjną metodą obciążeniową. I aktualne wytyczne ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST europejskie również dopuszczają użycie metody angio-CT tętnic wieńcowych u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego, u których nie mamy do czynienia z wysokim i pośrednim ryzykiem zdarzenia. Jeżeli mamy pacjenta niskiego ryzyka z ujemnymi troponinami, z nie do końca typowym ostrym górem w gadce piersiowej, który nie ma istotnej zmienności okresu repolaryzacji w EKG, który nie ma opornej gławicy, to jest chory, którego no oczywiście rozpoznawalibyśmy niestabilną gławicę piersiową. Do tej pory pacjenci ci często i tak byli poddawani koronarografii. W poprzednim wytycznym mieliśmy 72 godziny na wykonanie tego badania. Aktualnie tych pacjentów możemy oceniać tak jak pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi. Nie mamy podanego kryterium czasu do wykonania metod diagnostycznych. Oczywiście musimy opierać się na zdrowym rozsądku. I wiemy, że w tej populacji pacjentów możemy wykonać badanie tomografii komputerowej z kontrastem w celu wykluczenia obecności choroby wieńcowej. Także tomografia może nam pomóc zarówno w ostrych, jak i przewlekłych zespołach wieńcowych. Jest to pewnego rodzaju rewolucja. Jeszcze kilka lat temu, mówiąc, że u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym chcemy wykonać tomografię, byłoby to uważane za błąd. I pewnego rodzaju ewolucji została również definicja choroby wieńcowej, bo zawsze ja też mam problem z tym, czy jak pacjent ma przyścienną blaszkę w tenicy wieńczowej, czy to jest pacjent z chorobą wieńcową. Tak naprawdę, jeżeli poddawalibyśmy seryjnie wszystkich pacjentów po 65 roku życia tomografii, to u wielu z tych pacjentów, pomimo braku objawów,
znaleźlibyśmy dowód na miażdżycę w tym łożysku naczyniowym. Niemniej jednak konsensus, o którym Państwu mówię, pokazał, czy mówi i twierdzi, że tak naprawdę aktualnie o chorobie miejscowej mówimy właśnie, jeżeli stwierdzimy jakąkolwiek blaszkę miażdżycową w obrębie tętnic wieńcowych. Tłumaczy się to podejście tym, że również takie nieistotne, ekscentryczne blaszki miażdżycowe bardzo często są przyczyną ostrych zespołów wieńcowych i mając do czynienia z taką powszechną inwazyjną diagnostyką, powinniśmy starać się przeciwdziałać tym ostrym zespołom wieńcowym poprzez stosowanie prewencji pierwotnej, tutaj w zależności pierwotnej ostrych zespołów wieńcowych, a prewencji wtórnej miażdżycy z zastosowaniem aspiryny i statyny. Oczywiście mając na uwadze ryzyko krwawienia u poszczególnych pacjentów. Dawniej chorobę wieńcową definiowano oczywiście jako obecność istotnej choroby wieńcowej. I tutaj Państwu podsumowuję, jak według mnie wyglądają zalety i wady tomografii komputerowej tętnic wieńcowych. Oczywiście pamiętajmy, że to jest metoda nieinwazyjna. Jednocześnie możemy ocenić aortę, wykluczyć obecność dysekcji aorty lub wykluczyć w sposób bardzo pobieżny ostrą nadwyrowość płucną, tak zwany test potrójny, co w ramach SOR-u, czyli zbiorczyni, jest bardzo użytecznym badaniem, oczywiście mając współpracującego specjalistę radiologa, który nam pomoże w tym. Powinniśmy starać się albo wdrażać metodę oceny nieinwazyjnego, nieinwazyjnej oceny istotności zmian na podstawie CT-FFR. Możemy również za pomocą tej metody oceniać obecność anomalii tętnic wieńcowych, oceniać bypassy, a także oceniać przewlek tętnicy w przypadku obecności przewlekłej okluzji, co może nam pomóc w planowaniu zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. I tu podkreślam, że powinniśmy myśleć o tomografii szczególnie u pacjentów niższego ryzyka, młodszych niż 65 lat, u których mamy małe ryzyko obecności wadnych. Natomiast tutaj należy zwrócić uwagę, że jest to metoda oczywiście zależna od środka kontrastowego jonowego, który tak jak środki kontrastowe podawane do w trakcie arteriografii, koronarografii, może być nefrotoksyczny. Dlatego, jeżeli faktycznie okaże się, że pacjent ma istotną zmianę i chcemy wykonać ten zabieg, po tym zabiegu tomografii, podać koronografię, no to zwiększamy ilość kontrastu. Również zwapnienia, obecność zwapnień, z uwagi na artefakty, może nam utrudnić wizualizację tętnic wieńcowych, no i ta wizualizacja jest też zła, jeżeli już pacjent jest po uprzedniej angioplastyce wieńcowej, szczególnie w przypadku stentów poniżej 2,5 mm. Generalnie u tych pacjentów raczej kierujmy pacjentów po przeżytych angioplastykach wieńcowych, kierujmy pacjentów na badania czynnościowe, na nieinwazyjną próbę obciążeniową. No i oczywiście tutaj warto wiedzieć, że pacjenci poddawani angio-CT to jest serce i naczynia wieńcowe są strukturą ruchomą. Taka tomografia musi być bramkowana, jeżeli pacjent jest niemiarowy lub szybki, to będzie to powodowało artefakty, które mają naszą ocenę. I tutaj chciałem powiedzieć coś, co rzadko jest mówione, bo tak troszeczkę do szuflady włożyliśmy badanie calcium score, które w przeszłości było wykorzystywane do oceny kwalifikacji pacjentów do diagnostyki inwazyjnej. Znaczy, tak naprawdę to badanie nadal jest użyteczne. Natomiast calcium score, który wyrażany jest w jednostkach Agatstona, stopnia zwapnień, sumarycznego stopnia zwapnień w obrębie tętnic wieńcowych, jest tak naprawdę kolejnym czynnikiem ryzyka używanym do oceny prawdopodobieństwa choroby wieńcowej pretest. I jest to użyteczne badanie, ale powinno po nim następować badanie angioteka tętnic wieńcowych. Jeżeli mamy bardzo wysoki calcium score, to de facto utrudnia nam to oczywiście wykonanie badania angio-CT. I tutaj podsumowując to, chciałbym zaprezentować Państwu badanie Discharge, które zostało opublikowane na początku tego roku, w którym pacjentów właśnie z takiej grupy pośredniego ryzyka, pacjentów było 3561, czyli randomizowano do właśnie wstępnej strategii wykonania tomografii komputerowej tętnic wieńcowych z kontrastem w porównaniu do inwazyjnej koronarografii, czyli taka przeszłość i przyszłość. I follow-up 3,5-letni, punkt końcowy klasyczny, czyli zdarzenia niedokrwienne, zgon sercowo-naczyniowy, zawał, udar mózgu. I w tym badaniu okazało się, że taka strategia związana jest z nieistotną statystycznie redukcją tego złożonego punktu końcowego. To tutaj P jest powyżej 0,
Natomiast wiemy, że generalnie ta metoda jest nie gorsza niż inwazyjna koronarografia. Nie mamy dowodu na to, że jest, że rokowanie u tych pacjentów jest lepsze. Natomiast na pewno istotnie rzadziej występują poważne powikłania miejscowe, co powinniśmy mieć na uwadze, jeżeli chodzi o naszych pacjentów. I myślę, że jest to taki jeden z pierwszych wstępów do tego, by coraz szerzej używać tych metod nieinwazyjnych i wdrażać przed kwalifikacją pacjentów do koronarografii. I tutaj pokażę Państwu, że pewne jednostki choroby w ogóle nie jesteśmy w stanie zdiagnozować bez tomografii. Na przykład pacjent przychodzący do nas z silnym bólem w klatce piersiowej, wykonując koronarografię, wykonując nawet echo, nie jesteśmy w stanie wykluczyć pewnych przyczyn bólu. I tutaj coś, czego ja generalnie też jeszcze do niedawna nie widziałem, bardzo rzadko, ale występująca co jakiś czas jednostka chorobowa, czyli martwica tkanki tłuszczowej okołosercowej, nasierdziowej, która może powodować silny ból w klatce. I tu aktualnie na aktualnym kongresie ESC w Barcelonie prezentowano taki przypadek kliniczny. Widzicie Państwo, że przyczyną bólu pacjenta, który w nadtenicach wieńcowych w tomografii nie miał żadnych zmian, była właśnie taki obszar takiej martwicy tutaj w obrębie koniuszka serca, w obrębie tej tkanki tłuszczowej nasierdziowej. No i zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u tego pacjenta doprowadziło po kilku tygodniach do poprawy i całkowitej resorpcji tej zmiany. Myślę, że w naszej codziennej praktyce klinicznej zapominamy o tego typu dziwnych zmianach, a tutaj coś, co mi dane było prezentować też w tym roku, czyli takie nasze znalezisko w tomografii, czyli taka anomalia wieńcowa, czyli połączenie gałęzi przedniej stępującej i gałęzi stożka prawej tenicy wieńcowej. Kolejna zmiana, która tylko w koronarografii była częściowo widoczna i taka zmiana akurat u nas była związana z zawałem enstemii o typie Minoka, czyli takim pacjentem bez istotnych zmian w tenicach wieńcowych. Dlatego na tej podstawie chciałem powiedzieć, że tomografia to przyszłość. Badanie FAME-3 to już czysto inwazyjne badanie. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że badanie to pokazało, że choroba wieńcowa wielonaczyniowa to jednak domena chirurgów. Wiedzieliśmy to, myśleliśmy, że się to zmieni, ale nadal dane mówią, że wielonaczyniowej, trójnaczyniowej chorobie wieńcowej u pacjentów z troszkę większym złożonością zmian w naczyniach wieńcowych pomostowanie artrolno-wieńcowe ma przewagę. W badaniu tym randomizowano 1500 pacjentów do grupy leczonej angioplastyką wieńcową i bypassami. Podkreślę, że w grupie, w której wykonywano angioplastykę wieńcową, istotność zmiany, którą poddawano angioplastyce, oceniano za pomocą badań czynnościowych, czyli badania FFR i IFR. Wydawało się, że taka funkcjonalna ocena spowoduje, że lepiej będziemy wybierać zmiany, które leczymy, co spowoduje, że angioplastyka wieńcowa okaże się być metodą przynajmniej porównywalną do pomostowania aortalno-wieńcowego u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową. Okazało się niestety, że nadal pacjenci poddawani pomostowaniu aortalno-wieńcowemu mają istotnie lepsze rokowanie. Warto zauważyć, że nie dotyczyło to pacjentów, którzy mieli niski syntaks, czyli niski stopień złożoności zmian w tętnicach wieńcowych i kobiet, które zwykle troszeczkę gorzej rokują, jeżeli chodzi o operacje kardiochirurgiczne w wielu badaniach. Powinniśmy o tym pamiętać w trakcie naszej praktyki klinicznej i tak naprawdę jest to spójne z tym, co mówią aktualne zalecenia dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego z 2018 roku, w których faktycznie w klasie pierwszej można tą angioplastykę wieńcową z trójnaczyniowej choroby wieńcowej wykonać u pacjentów, którzy mają niski stopień złożoności w tętnicach wieńcowych. Można rozważyć u pacjentów takich, którzy mają cukrzycę. Być może to zalecenie troszeczkę zostanie zmniejszone. Dalej taka furtka najpewniej pozostanie. No i tutaj ostatnie badanie, które pokazało, tak zwane badanie Revived DCIS, które również było prezentowane w Barcelonie, które weryfikowało hipotezę, że pacjentów z niską frakcją, z niewydolnością serca, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory możemy leczyć angioplastyką wieńcową w wielonaczyniowej choroby wieńcowej. Dotychczas mieliśmy dane z badania STYCH, że w tej grupie pacjentów wykonanie bypassów poprawia rokowanie. Ale jak wiecie Państwo, często pacjenci z niską frakcją boimy się, że oni mogą operacji nie przeżyć, niesłusznie, i kwalifikujemy ich do angioplastyki wieńcowej. Często ci pacjenci oczywiście są dyskwalifikowani od tego zabiegu. I to właśnie badanie Revived DCIS miało za zadanie sprawdzenie, czy
właśnie angioplastyka wieńcowa w tej populacji pacjentów jest korzystna. Do badania włączono pacjentów z frakcją poniżej 35%, oceniano żywotność obszarów mięśnia poddawanych angioplastyce i tutaj porównywano oczywiście angioplastykę w porównaniu do terapii medycznej, farmakologicznej i okazało się, że niestety nasze angioplastyki wieńcowe w tej populacji pacjentów w ogóle nie mają wpływu na rokowanie, zarówno jeżeli chodzi o zgon całkowity, jak i na hospitalizację z powodu niewydolności serca. Mało tego, nie poprawiają frakcji wyrzutowej. Frakcja wyrzutowa stoi w miejscu. Chciałbym tylko podkreślić, że w tym badaniu miało pewnego rodzaju ograniczenie. Pacjenci mieli rozpoznaną chorobę niewydolność serca z obniżoną frakcją w ciągu poprzedzających 2 lat, co można się spodziewać, że byli to częściowo pacjenci, którzy już w jakimś stopniu wcześniej byli poddani rewaskularyzacji i poprawa, jeżeli chodzi o farmakoterapię, miała miejsce już wcześniej. Niemniej jednak to badanie powoduje, że u pacjentów z niską frakcją powinniśmy preferować pomostowanie aortalno-wieńcowe. I tutaj na koniec chciałem Państwu podkreślić, że złożona farmakoterapia po przybytym zawale serca jest skuteczniejsza, jeżeli wdrożymy do terapii połączenie SPC. Angiotetnic wieńcowych zyskuje na znaczeniu w celu wykluczenia choroby wieńcowej u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST. I inhibitory P2Y12 cechują się lepszym profilem bezpieczeństwa i co najmniej podobną skutecznością w prewencji zdarzeń niedokrwiennych. W przypadku pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem krwawienia poddawanych angioplastyce wieńcowej można skrócić leczenie podwójne do miesiąca czasu, o ile zostały zastosowane stenty drugiej generacji. Podkreślam, że pomostowanie aortalno-wieńcowe stanowi preferowaną formę rewaskularyzacji u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową i w odróżnieniu od pomostowania aortalno-wieńcowego angioplastyka u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory nie jest związana z istotną poprawą rokowania. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.